Witam serdecznie wszystkich miłośników BMW E36. Dzisiaj omówię temat niedziałającego zamka. Centralnego głównie, głównie polegającego na, na tym sterowaniu centralnym zamkiem, czyli jak tutaj występuje u Was problem, że ruszacie kluczykiem z jednej strony tej głównej od strony kierowcy, a gdzieś się nie zadziewa reakcja, czy w drzwiach przeciwnych. Czy na tylnej klapie, no to myślę, że pomogę trochę rozpoznać temat. Mianowicie jak macie taki problem, że tutaj od strony kierowcy ruszacie zamkiem. I tutaj tak jak widać ten grzybek, nie? Podnosi się do góry, opuszcza na dół. Logiczne. To samo powinno się zadziewać tam, w tamtych drzwiach naprzeciwko. Zobaczcie. Zamykam, grzybek idzie w dół. Nie wiem, czy to widać tam latarkę podłożyłem. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Otwieram, grzybek idzie do góry. To jest prawidłowa reakcja. Usterka. Leży najprawdopodobniej, powtarzam, najprawdopodobniej w silniczku, który jest zamontowany w zamku. On będzie omówiony w dalszej części filmu. Który ma za zadanie ten silniczek właśnie podnosić grzybek, jednocześnie oczywiście odpowiednio przestawiać rygle zamka i opuszczać grzybek, i też odpowiednio reagować w zamku, czyli zamykać albo otwierać drzwi. Za to wszystko odpowiedzialny jest silniczek, który przesuwa odpowiednie. Dźwignie w zamku mechanicznie już i według mnie głównie problem będzie polegał na uszkodzonym silniczku, bądź bardziej nie tyle silniczku, co jego mechanizmie tego silniczka, czyli tych plastikowych suwaków, które tam na, na mimośrodzie takim pracują i przesuwają w odpowiedni sposób ten zamek. Teraz w dalszej części filmu postaram Wam się yy, powoli jakby zobrazować na czym polega problem. Ja wam tylko w szybkim, takim telegraficznym skrócie, pomimo że tutaj te drzwi są złożone już w jedną całość, ale słownie tak wytłumaczę, jak się zabrać za wyciągnięcie tegoż zamka na zewnątrz. Zamek wygląda tak. Tak wygląda zamek drzwi. To jest akurat zdemontowany zamek lewych drzwi. Proszę bardzo. On jest przymocowany do drzwi. Trzema śrubami na torxa, jeden, dwa i trzy. Oprócz tego, związany jakby ten zamek jest z całą resztą, tutaj jest kostka zasilająca centralny zamek, otwieranie i zamykanie tegoż właśnie zamka. Poza tym to, ta dźwignia pracująca w ten sposób na boki, tak jak widzicie, to jest odzwierciedlenie ruchu klamki, czyli jak ruszamy klamką, to ta dźwignia w ten sposób się przemieszcza. I oprócz tego, jak otwieramy kluczykiem w prawo bądź w lewą stronę, to tutaj, ja musiałem trochę wstrząsnąć, tutaj widzicie ten, ten cypelek, to ten cypelek rusza się po ruszeniu y, kluczykiem w prawo bądź w lewo. Czyli to klamka steruje, a to steruje zamek kluczyka. To się albo do góry pociąga, albo opuszcza na dół drzwi. Teraz pokażę, jak zdemontować z drzwi tylko i wyłącznie ten zamek. Po co demontujemy ten zamek? Bo tutaj w tym zamku, według mnie, jest zarzewie problemu, jeżeli chodzi o niedziałający nam centralny zamek. Mianowicie, w tej tutaj, co widzicie, plastikowej puszce jest elektryczny silniczek, który steruje nam centralnym zamkiem. W tej puszce. Tą puszkę można w prosty sposób zdemontować. Ją się podciąga do góry, tam, w tamtym kierunku, do góry tegoż zamka, tak jak widzicie. Jedynym jakby elementem trzymającym jest tutaj taka zapadka. Podważacie to delikatnie i wysuwacie to do góry. Ja już wprawdzie to miałem przygotowane dla Was do wysunięcia, ale tak to się demontuje. Widzicie? Patrzcie. Zdemontowany, zdemontowana jest ta puszka. Tutaj, tak jak widzicie, te bolce to są takie bolce ustalające, ten i ten zewnętrzny całkowicie. To jest ustalający stały bolec, a te bolce odpowiadają za zamknięcie bądź otwarcie drzwi. Ten, co tu widzicie, on jest, on pracuje, patrzcie. I ten tutaj w środku. On też jest pracujący. To są dwa bolce pracujące, którymi reguluje ich pracę silniczek, który jest tutaj wewnętrznie w tejże puszce. Tutaj jak zobaczycie od spodu tą puszkę. Czekajcie, może mam coś, żeby pokazać wam bliżej. Tutaj ta część. No teraz mówię, ja mam tylko dwie ręce, nie. Czekajcie ręcznie. Widzicie? To się przesuwa. To, to jest przesuwalne silniczek, który reguluje. Ta część to jest wpięta w zamku fizycznie, w ten bolec środkowy, jakby tutaj ten, co widzicie, to, to co pokazuje. A ta część z boku, trochę odsadzona od centrum tego tej elektryki, to ona wpina się tutaj w te otwory, w, jedno, w jeden z tych otworów. Dlaczego są dwa otwory? Dlatego, że to jest, pasuje zarówno do lewego, jak i do prawego zamka. I w zależności od tego, na którą stronę założymy. Ten element regulujący otwarciem bądź zamknięciem są dwa otwory, ale w rzeczywistości tam wchodzi tylko jeden bolec. Tutaj tak widzicie, ten bolec jest tylko z jednej strony i on wchodzi tu i tam też jest plastik, który w odpowiednią stronę odsuwa ten bolec. Tak to wygląda. Sam ten element możecie rozebrać, czyli no, nie jestem. O, widzicie, ja trochę już to rozbierałem, dlatego mam to trochę rozluzowane, trochę nawet pękło tutaj na narożnikach. To odsuwając na bok. Teraz wam pokażę. Tak wygląda rozebrana obudowa tylko tegoż silniczka. Podsuwamy ją do góry, podważamy, to Wam wyjdzie. Tu widzicie silniczek, tam jest taki, no tutaj na tej zębacce wałek, tam pracuje, te, te suwaki pracują plastikowe, w zależności od tego jakby, czy to ma być otwarte, czy zamknięte, dlatego tego już teraz nie będę omawiał. Także jakbyście chcieli zobaczyć tam wewnątrz, jakby co tam się uszkodziło, ale ja myślę szczerze, Wam powiem, że to nie ma sensu. Nie ma sensu bawić się w naprawę tego elementu. Po prostu zwyczajnie wymiana jest najlepszym rozwiązaniem. Szkoda sobie czasu zawracać głowy, bo jeżeli tam Wam coś pękło, to i tak ta naprawa, jak według mnie, nie ma sensu. Bo to zawsze będzie osłabione, zawsze to już nie będzie to, co fabryczne. Lepiej wymienić to na używany element sprawny, ten, tą sprawę, aniżeli yy, łatać syf pudrem, nie? Zobaczcie, tam się kręci, tak nie wiem czy widzicie, jak ja kręcę, tym tak symuluję jakby ruch silniczka, to tam się to przesuwa. Nie ma to znaczenia. Ten element jest do wymiany, jeżeli coś się dzieje takiego, że nie otwiera Wam, ani nie zamyka drzwi. Teraz przechodzimy do samego demontażu przy drzwiach tego elementu zamka. Bardzo ważne w tym całym procesie demontażu zamka jest kolejność, z jaką to zrobicie. Nie ma szans, jak chcecie to zrobić w sposób chaotyczny i nie wiedząc, co po kolei rozkręcić, czy co po kolei odczepić. Jeżeli byście chcieli tak zrobić, chaotycznie, to ja Wam zaraz pokażę efekt końcowy, jaki wychodzi po takiej właśnie rozbiórce partyzanckiej. Tu są zupełnie osobne drzwi samochodu też do BMW Cabrio. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest Cabrio, czy 7, czy Kombi. Kompletnie nie ma znaczenia. Ale zobaczcie, jak ktoś nie miał pomysłu na wyciągnięcie. Tutaj akurat to dotyczy prowadzenia elektrycznej szyby zobaczcie co tu jest zrobione to jest wszystko pogięte ja wiem jaka jest przyczyna tego pogięcia to jest przyczyna taka, że ktoś nie potrafił tego zdemontować i na hama na siłę wyrywał po prostu żeby to wydostać mechanizm y, z tej całej puszki drzwowej. tutaj to samo dotyczy ogranicznika y, ogranicznika drzwi ja już omawiałem to na innym filmie i ten film będzie w kolejnych polecanych jeżeli ktoś go jeszcze nie widział jak to zdemontować, zobaczcie jak to jest wygięte Także, jeżeli zabieracie się do tego w jakiś sposób nieprofesjonalny, to na pewno to się uszkodzicie. Wracamy do tematu. Pierwsze, co robicie, jak chcecie się pozbyć zamka, to wypinacie instalację elektryczną. Wiadomo, w BMW polega to na przesunięciu w dół śrubokrętem takiej zapadki, wypinacie instalację. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga, pozbywacie się tego przewodu, który tak naprawdę idzie w kierunku klamki, ale on jest wczepiony w instalację zamka. Tam na dole, nie wiem, czy widać, dlatego ta spinka jest taka bardzo ważna. W dalszej części filmu i wam, e, wam to objaśnię. To jest tak, pozbywamy się instalacji. Następną rzeczą, trzeba uwolnić ten pręd centralny, który jest przymocowany do klamki, którą otwieracie cały zamek. Ja tutaj mam to wprawdzie luźne, ale wy robicie to w ten sposób. Odkręcacie tę śrubkę, pozbywacie się klamki, wypinacie ten pręd z klamki. Prosto wam to wyjdzie, wypinacie. Tutaj pozbywacie się, ten pręd, odpinacie od tej prowadzącej, Spinki, bo to jest taka spinka, która prowadzi ten pręt, tylko w tym miejscu. Po, pozbywacie się tego. Kolejną sprawą jest, bo nic nie zdemontujecie w dalszej części. Jak nie odkręcicie śrub, odkręcacie te trzy śruby. Macie zamek już luźny. Mając zamek luźny, możecie już zrobić taki manewr, że tam w, później, w późniejszej części filmu wam wytłumaczę, bo teraz ciężko jest mi kręcić, bo nie widać tego elementu, ale to będzie wyjaśnione, tak jak powiedziałem dalej. Tam do klamki jest to przymocowane dwoma elementami. To co tłumaczyłem już na początku filmu. Jeden element trzyma przy klamce, a drugi element trzyma przy zamku yy, drzwi. Musicie pozbyć się tego elementu, tego pręta, który trzyma yy, do zamka. Czyli wypinacie go tak, jakby ciągniecie ten pręcik, ten pręcik wam się, wam się delikatnie wypnie. Możecie też z automatu, jak będziecie mieli ten pręcik wypięty, oczywiście zamek już o, o, luźny. Możecie delikatnie próbować odwiesić, bo to się tak, jakby odwiesza z haczyka, który jest na klamce, ten zamek. Że ten zamek spowodujecie, że on będzie tutaj całkowicie luźny. On już będzie tutaj no, taki, taki no, przesuwający się, gdzie tylko będziecie chcieli. Ale tak jak powiedziałem, musicie się pozbyć dwóch tutaj mocowań, które są za drzwiami w tym miejscu. Jeszcze raz wam pokażę dla przypomnienia, jak to wygląda. To jest ten pręt, o którym mówiłem, który łączy zamek. Wypinacie do góry, ciągnąc po prostu ten pręt. Będziecie widzieli, jak tam wsadzicie głowę. I to jest taki, taka fasolka, która, w którą jest wpięty bolec klamki tutaj. Jak tam odpowiednio poruszacie zamkiem luźnym, to jesteście w stanie wypiąć ten zamek z, tej, z tego uchwytu, z tego bolca klamki. Tutaj to. Jak już macie wypięty ten zamek luźny, to zostają Wam tylko dwie rzeczy. Pozbycie się tego grzybka, tutaj, i pozbycie się tego pręta. Pierwsze co, żebyście łatwiej mieli w operowaniu, i w ogóle możliwość operowania tym zamkiem dalej, co będzie Wam potrzebne, pozbywacie się tego pręta. Tym pręcie dosyć w prosty sposób pozbędziecie. Bo jak zamek jest już luźny, to możecie to tak, jego bierzecie jakby do siebie, zakładając, że zamek jest jakby w tej pozycji. To jego się bierze do siebie, po czym się go tak wypina z oczka, który jest w zamku. Już Wam pokazuję, gdzie to jest gdzie jest to oczko. To jest zamek i teraz zobaczcie, ja muszę tutaj odłożyć ten zamek. Ten pręd, o którym ja tam wspominam, jest w ten sposób zamocowany tutaj. Tu, on jest zahaczony od tutaj o od ten element, ale nie jesteście po prostu go w stanie tak wyhaczyć. Musicie tak zrobić. Przekręcacie ten cały pręd w stronę jakby siebie, tam jest taki, taki otwór, tak jak widzicie, i w ten sposób, jak będziecie mieli przekręcony ten pręd, to będziecie w stanie w ogóle wypiąć go, wypiąć w kierunku tego otworu po czym tak wymanewrować, żeby wyciągnąć ten pręd, tędy, ale już nie, będzie ten pręd zahaczony o to właściwe oczko. No musicie poimprowizować, zobaczyć to tam na własne oczy, dojdziecie do tego. Jak będziecie mieli wypięty ten pręt, później zostaje nam ten zamek z tym prętem. Luźne oczywiście wszystko już jest, już nie jest nigdzie do niczego przymocowane. Wyciągamy ten zamek w dół, tutaj, tak, żebyśmy z tego otworu pozbyli się tego pręta, żeby to w linii prostej tutaj nam całkowicie jakby zeszło. Później ten pręt już jesteśmy w stanie sobie go wydobyć przez ten otwór tu na zewnątrz i wymanewrowujemy tym zamkiem, tak żeby tą tutaj przestrzenią ten zamek wyciągnąć. Bezwzględnie musicie pamiętać, żeby do wszelkich tych działań wyciągających zamek. Pracy w ogóle przy, przy zamku, musi być szyba, którą ja tutaj mam obniżoną w dół, musi być podciągnięta do góry. Także tutaj musicie mieć przestrzeń wolną, całkowicie bez szyby, bo nie dojdziecie do pewnych elementów, jak będziecie mieli szybę opuszczoną w dół. Także wiadomo, ta szyba ma być na górze. Pokazuję kolejność montażu. Najpierw wkładamy sam czysty ten zamek tutaj w to miejsce, jakby swoje. Później montujemy ten pręd. To ten tak zwany grzybek wyskakujący, ale jego montujemy nie wkładając go tędy absolutnie, niemożliwe, żebyście to zrobili. Tylko montujemy go jakby na sucho, tutaj w tej przestrzeni, w tej dziurze. Mamy ten zamek włożony, montujemy go oczywiście w odpowiednim wygięciu. Widzicie, jak on jest wygięty? On jest tak, tam później jest tak, idzie do nas, pręt i tam później się znowu, znowu się chowa do zamka. No musicie to sobie zobaczyć, jak jest wygięty. Widzicie to chyba, nie? Tak i tak, nieważne. Tu na to oczko montujemy ten pręd. Wkładamy zamek. Tak, manipulujemy tutaj zamkiem, żebyśmy go wykręcili we właściwym, już we właściwej jakby pozycji. Tak jak widzicie, że tu jest kostka. Tutaj, tak, żeby ten pręd przeszedł nam wtedy przez tą, przez tą dziurkę. Dopiero wtedy. Później, jak już macie zamontowany ten zamek, tutaj, że ten pręd Wam wystaje, nadal on jest luźny. Wkładacie ten pręd. Ten, który idzie nam tutaj do klamki. Widzicie? Tam klamkę mamy odczepioną, ten pręd też dosyć prosto, da się go tutaj włożyć. Później ten cały zestaw, tu luźny, z luźnym zamkiem, tak jak widać, ja go tutaj całkowicie ruszam, nadziewamy na ten element, który pokazywałem klamki, na ten to, co tutaj na środku mamy. Najpierw nadziewamy go na tą klamkę. Tym pręcikiem, tutaj jeszcze się nie przejmujemy. My mamy przygotowany zamek z tą śrubką, tak jak widzicie, żeby nam to nie uciekło, ale jeszcze. Ten pręd nie. Najpierw nadziewamy na, na ten tutaj element. Tak jest zamontowany zamek, tak jak teraz widzicie. To oczko tu na górze, to tutaj jest tak nałożone na taki element klamki, tak z boku jakby nasadzone. Tutaj, w tym miejscu, w tym dokładnie, jest bolec bardzo krótki. Ja tutaj celowo śrubkę włożyłem, zaraz wam powiem o co chodzi. Tu, do tego, jest przymocowany. Cienki taki pręd, który jest bezpośrednio do tego elementu kluczyka przymocowany. Czyli jak my ruszamy kluczykiem w prawo bądź w lewo, to reaguje dosłownie ten element, ten, który tu widzicie. I teraz ja polecam przy wkładaniu tegoż zamka zrobić sobie taką prymitywną, prostą blokadę, żeby to nam nie uciekło w dół. Bo jak to wam ucieknie w dół, to szczerze Wam powiem, nie wiem, nie mam za bardzo recepty na to, żeby później założyć ten pręcik. A już to testowałem, jak zrobię sobie tutaj taką delikatną śrubkę, wsadzę, żebym w ogóle miał do tego dostęp, tak? Czyli jak już założę zamek w drzwi, mam ten zamek tam założony i wyciągnę sobie tą śrubkę, ale jednocześnie przytrzymam tutaj ten, ten element i z automatu wepnę ten pręcik. Także tak, ja bynajmniej tak z tego wybrnąłem. Może ktoś ma inną technikę, no to niech, niech robi po swojemu. Zobaczcie, tak wygląda zamek od strony drzwi zamontowany, tutaj to widzicie, to co, to, co jest tym prętem, ja, ja będę miał kłopoty z pokazywaniem, bo tam jest mała dziurka, czekajcie, jedną ręką, ten pręt to jest to, co Wam pokazywałem w zamku, co śrubkę sobie włożyłem, żeby go później zamontować, on jest w tej chwili, no powiedzmy, luźny I on musi być zamontowany na tym etapie, oczywiście na klamce, jak nie ma go na klamce, no to macie problem, to musicie klamkę co najmniej rozkręcić i poluzować, bo w innym przypadku go, nie włożycie, bardzo istotne też jest, bardzo, żeby zwrócić uwagę, bo ten pręt ma mieć tylko w jednym kierunku zamocowany, czyli nie można go odwrotnie, tego haczyka, założyć i później tutaj kombinować na dole. Nie, on jest wygięty w jednym konkretnym kierunku i tak ma być założony, także zwróćcie na to uwagę, a pokażę Wam kierunek montażu, ten tutaj bolec na dole, który w odpowiedni sposób montuje się właśnie do, już później do zamka, ale tutaj ten element najpierw mocujemy, ten tutaj, widzicie? Ten bolczyk to jest, jak klamką się rusza. Czekajcie, czy ja jestem w stanie? No nie jestem w stanie, bo leży praktycznie. Okay. o, widzicie to? Jak tym ruszamy, jak ruszamy klamką, to ten element się rusza. Najpierw jego jakby nadziewamy na zamek, a później ten przy, y, przymocowujemy tenże pręcik do y, zamka. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja mam to nadziane. Patrzcie, widzicie gdzie to jest złożone i jak już jest złożony zamek. Zamek już mi tak w cudzysłowie oczywiście wisi we właściwym miejscu. On już, on już mi zwisa. I teraz w tym, miejscu, w tym momencie... Widzicie, gdzie jest pręta, gdzie jest ta śrubka? Przyjrzyjcie się. Troszeczkę ostrości nie łapię. Ja tu ruszam. I teraz w tym momencie, jak pokręcicie kluczykiem... Patrzcie, ja teraz ruszę kluczykiem. Zobaczcie na to. Widzicie to? Kluczyk nam obniża albo podwyższa ten pręt. Ja teraz ruszam kluczykiem, dlatego ten pręcik tak chodzi. Robimy tak, podwyższamy ten pręt i na podwyższonym pręcie, jak ja nie będę miał kamery, to będzie to do zrobienia, będzie to do zrobienia, odpinamy śrubkę i wpinamy w miejsce śrubki tenże właśnie pręt. W tym mom momencie zobaczcie, jak ja to zrobiłem. Zobaczcie, jest wpięty pręt w ten element, ja go przekręcam do góry i na dół, do góry i na dół. A zamek cały czas mam jeszcze luźny. Ale on już w tej chwili jest gotowy do przykręcenia na śruby. Teraz dopiero w tym momencie. Tak wygląda już zamek skręcony w ten sposób. Teraz ruszając kluczykiem. Grzybek idzie do góry i na dół. Wiadomo, że nie reaguje druga strona w formie centralnego zamka, dlatego że ten zamek prawy ma za zadanie tylko ewentualnie otworzyć drzwi prawe głównym dysponentem na cały samochód jest zamek lewy, co Wam za chwileczkę pokażę. Teraz przeszedłem z kluczem do drzwi kierowcy i zobaczcie. Otwieram, zamykam. Otwieram, zamykam. Zamek mi reaguje, grzybek idzie do góry albo na dół w zależności od tego, jak ja oczekuję. Wcześniej nie działało to. Zamek po prostu tam się zacinał, nie reagował na otwarcie, na zamknięcie. Dlatego wymieniłem ten elektryczny, no można powiedzieć, silniczek, który uruchamia ten zamek. Teraz omówię kolejną sprawę dotyczącą centralnego zamka, ale będzie ona dotyczyła tylnej klapy. Otwierania, zamykania tylnej klapy. Czyli wiadomo, no jak zamykamy przy drzwiach kierowcy, no to musi nam się zamknąć cały samochód, tak? Otwieramy, otworzyć ma się nam cały samochód. I teraz tak. Tu też oczywiście jest element, który ma cięgno, w momencie zapalimy, tak jak widzicie, tu jest cięgno, które idzie w kierunku zamka i to cięgno w odpowiedni sposób pracujące otwiera nam, daje nam możliwość otwarcia, albo zamyka i, 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 i nie możemy tego otworzyć podczas zamknięcia yy, klapy. I tutaj jest zasadniczy, może nie problem, ale niuans. W tym momencie ten zamek jest Zamknięty. Nie jesteśmy w stanie otworzyć klapy. Ja tu zasymulowałem, jak widzicie, bolec jest zamknięty. Zasymulowałem, że jest klapa zamknięta. Zobaczcie. Naciskam, naciskam tutaj zamek. Nie otwiera się w ogóle. Widzicie to? Nie ma szans. Teraz patrzcie, co się dzieje. Otwieram centralny zamek. Zamykam, otwieram. Zamek się otworzył. Teoretycznie ja powinienem w tym momencie ten zamek tutaj, ten rygiel powinien się otworzyć. Celowo mam klapę otwartą, żeby w ogóle wam pokazać, na czym polega eksperyment. Patrzcie, nic, nic się nie dzieje. Dlaczego? Już wam mówię i tłumaczę. Nigdy nie zrobicie tak, żeby działał Wam centralny zamek i żebyście byli w stanie otworzyć w ogóle klapę, jeżeli nie macie dociągniętej klapy dachu. Zobaczcie. Ona u mnie jest poluzowana. Widzicie to? Poluzowana jeszcze, nie mam jej mm, nienaregulowanej, tylko powiedzmy zaadoptowanej do samochodu. O co chodzi? Jak ona by była dociągnięta, silnik dociągnąłby klapę, stycznik odczytałby, że ta klapa jest dociągnięta. Tylko wtedy ta klapa w ogóle da wam się otworzyć tylna. W przeciwnym razie nie otworzycie tej klapy z zamka. Nie macie żadnych szans. Możecie stukać, cudować i, i nie macie. Mało tego, jest też nierealne otworzenie jej z kluczyka, albo może być wielkim problemem, ale raczej może się to nie wydarzyć. Ja Wam pokażę, jak to wygląda na innym samochodzie. Zobaczcie tutaj. Zamknięty samochód. Otwieram, tak? Mam otwarte auto. Powinienem teoretycznie tą klapę otworzyć. Patrzcie. Nie ma żadnej szansy. Nie mogę je tworzyć. Dlaczego? Dlatego, że mam również nie zaadoptowaną klapę, nie na silniku, a pokażę Wam na czym to polega. Zobaczcie, tutaj są linki, te dwie linki odpowiadają i ten w ogóle silniczek w bagażniku, mówimy teraz, omawiam BMW Cabrio, on odpowiada za dociągnięcie klapy do nadwozia, jakby za zamknięcie tejże klapy. To jest linka prawa i linka lewa, która idzie bezpośrednio na zamki tejże klapy. I patrzcie co się dzieje. Jak ja tą linką zasymuluję oczywiście teraz dociągnięcie tej klapy. Patrzcie. Słyszeliście to, ten stuk. I patrzcie co się wydarzyło. Zobaczcie, jak dociągnąłem klapę, ten zamek wyraźnie wyszedł w tamtą stronę. W tamtą. Tu zapadka się przesunęła i pozwala teraz, ja już to widzę, pozwala na otwarcie klapy. Patrzcie, co się dzieje. Klapa jest zamknięta, tak jak widać. Naciskam grzybek, dalej odsunę kamerę, patrzcie. Widzicie to? W tym momencie dopiero jestem w stanie otworzyć klapy. Jeżeli macie niedociągniętą klapę dachu, obojętnie w jakiej pozycji, czy jest to pozycja dachu otwartego z otwartym dachem kabli, czy zamkniętego, też ta klapa musi być zamknięta. Ona zawsze musi być zamknięta. Czujnik, stycznik musi odczytać zamknięcie jej, po to, żeby w ogóle była możliwość otwarcia tylnej klapy. Nie może być. To jest celowo zrobione, żeby nie było konfliktu, że klapa jest otwarta i próbujemy klapa. Klapa mam na myśli klapę dachu, tą. Klapę mamy otwartą, uchyloną, czy jakkolwiek ona jest niedomknięta. I jednocześnie próbujemy otworzyć tylną klapę bagażnika. To jest po to, żeby tutaj nie było mianki. Tu w, tym, w tej okolicy, że tak powiem, klapa jedna, klapa druga, żeby tu nie było obicia jednej klapy o drugą, bo jest to oczywiście możliwe. Dlatego zawsze samochód oczekuje, że my domkniemy klapę dachu. Klapa dachu jest dociągnięta, stycznik zadziałał. Wtedy dopiero możemy otworzyć klapę yy, bagażnika. Tak to jest skonstruowane. Możemy pociągnąć albo tą linką, tak jak Wam pokazywałem, tamtą w tamtą stronę, żeby zamek klapy zadziałał, albo tak naprawdę ciągnąc tam w tamtym miejscu, dociągniemy linkę i tutaj doprowadzamy do tego, że stycznik zaczyna działać. Posłuchajcie, widzicie? Dociskam, zamek klapy chodzi. Otwiera się, puszczam, zamyka się. Tu, w tym miejscu, musicie dociągnąć, żeby spowodować. Docisnąć, żeby spowodować, że klapek Zamek, klapy się otworzy. Tutaj Wam pokażę, który, które przewody odpowiadają właśnie za tą funkcję, jakby pilnującą tego, żeby ten zamek otworzył się tylko wtedy, jak jest zamknięta klapa dachu. Tutaj macie taki w tym całym silniczku, tym, który przesuwa nam prawo-lewo cięgno. Mamy dwie kostki. Jedna kostka to jest kostka zasilająca, ta grubsza. Tutaj co widzicie? To niebieski i biały to. To jest zasilanie tylko i wyłącznie. A tutaj są takie trzy cieniutkie kabelki obok te, to to jest właśnie kostka, która nam steruje tym otwarciem bądź zamknięciem klapy warunkowo jak mamy zamkniętą klapę dachu. I teraz, jeżeli byśmy ją wypieli tutaj, mogłem to zrobić, ale to ja wam tylko powiem, wypnę ją, to wtedy nie ma kontroli ten zamek dokładnie nad zamknięciem i otwarciem klapy, czyli. Krótko mówiąc, jak wypniemy tutaj kostkę tą potrójną, to wówczas nie ma kontroli nad, nad tym centralnym zamkiem yy, łączącym klapę dachu i klapę bagażnika. Ta klapa bagażnika zawsze wam się otworzy. Czyli jak ja będę ruszał centralnym zamkiem w drzwiach kluczykiem, prawo-lewo, to nie będzie czegoś takiego, pomimo niezamkniętej klapy dachu, że ten bagażnik wam się nie otworzy. Czyli jak chcecie koniecznie, przepraszam was, ostroż. Co jest grane? Jak chcecie koniecznie wymusić to, żeby zawsze ta klapa się otwierała, to możecie po prostu wypiąć tą kostkę. Chociaż szczerze wam powiem, nie ma nie wiem osobiście, czy nie będzie innych konsekwencji, yy, które coś tam wam, że tak powiem, będą przeszkadzały w czymś. Tego nie wiem, ale na pewno będzie działał zamek, przepraszam, klapy no, bezwarunkowo. Czyli jak ja zamknę tutaj to zamknie się zamek klapy. Otworzę, otworzy się zamek klapy, pomimo, że jest niedociągnięta klapa dachu. Jeszcze jeden test przy zamkniętych drzwiach. Do góry, na dół. Widzicie, jak chodzi grzybek? Pracuje tak, jak należy. Otwieram. Mogę sobie tak samo ale to już jest inny, że tak powiem, element, który domyka okna samochodu, czyli jak zamkiem przekręcimy. Teraz nie jestem w stanie zademonstrować, bo jak widzicie, okna mam w tej chwili zamknięte, ale jakbym miał powiedzmy wszystkie okna otwarte, robię zamkiem w kierunku zamknięcia drzwi, przytrzymuję kluczyk, szyby wszystkie zamyk, powinny się zamknąć. Zobaczcie, w tej chwili na tamtym kluczyku zamknąłem drzwi, grzybek się opuścił, zamek jest zamknięty. Wcześniej, we wcześniejszym filmie omawiałem, jak rozebrać w ogóle te drzwi na części pierwsze, jak poszczególne elementy zdemontować. Ja myślę, że to wszystko. Temat zamka został wyczerpany. Drodzy. Państwo, jak czujecie, że ten film Wam w jakikolwiek sposób pomógł, oczywiście nie zaszkodzi Wam nic, nie kosztuje Was łapka, subskrypcja, kompletnie nic, a jak ktoś nad wyraz poczuł, że faktycznie przyspieszyłem jego pracę i zrobił to po kosztach własnych, czyli tylko i wyłącznie swoją pracę zainwestował, jak mi postawi kawę, to wcale się nie pogniewam. Na dole macie link. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pa pa, do następnego razu.